Ale jednak jest to dla mnie zaszczyt, że poza mną i poza ewentualnie trzema osobami komentującymi, tak powiedzmy na krzyż, bo nie wiem ile szczerze osób z mojej widowni kojarzy tego sympatycznego Gekona, to cieszę się, że jest więcej osób, co kojarzą Geksa. I witam cię w mych skromnych progach, mam nadzieję, że na dłużej zostaniesz. To tyle, co chciałem powiedzieć. Taki może troszeczkę lekki off-topic, ale czasami w let's playów się przyda taki off-topic. W szczególności, że nic konkretnego obecnie nie robimy, no nie? Tylko sobie skaczemy po dynamitach, szukamy, kurde, pilotu, który pozwoli nam odblokować następny poziom. O, a propos pilota. Udało się, jeszcze przy okazji tego VHS-a żeśmy zdobyli. Czyli będziemy mogli sobie zasejwować, ale mi na razie jest to niepotrzebne. Myślałem, że tutaj będą jakieś złote komary, ale niestety ich nie ma. A miałbym 67 żyć. No ale trudno się mówi. To jest też dobry wynik, 66. That's as much fun as being Mike Tyson's cellmate on Valentine's Day. Ta. Okej. No i mamy tutaj hasło, które się wyświetla. I mamy pilocik, którym odblokowaliśmy sobie następny poziom. Tylko teraz mnie zastanawia, czy to już będzie boss, czy to jest jeszcze jakiś platformowy poziom, bo mamy tam jeden nieczynny telewizor i zastanawiam się, do czego jest ten nieczynny telewizor. Spróbujmy zrobić coś takiego. A, tutaj tylko kanał zmieniliśmy sobie, dobra. Czyli teraz byśmy musieli mieć konfrontację z bossem, żeby dostać się, znaczy żeby zdobyć pilot, który odblokowałby nam pierwszy poziom w trzecim świecie. Okej. Dobra, no to jazda z tym koksem. Kogo my tutaj mamy? Rocket. Aha, czyli to jest poziom. Ciekawostka do poziomu Rocket. Jest to jedyna plansza, na której występują rakiety. Pierwszy znak zapytania podpowiada nam, iż znajduje się tu pilot do sekretnego poziomu pod nazwą Knock Knock. Co więcej, sam tekst mówi o strzałce kierującej do pustyni. I co jest jeszcze ciekawe, to to, że sam poziom Knock Knock dzieje się na pustyni. Dobra, spoko. O, to jest właśnie ten poziom, w którym Gex właśnie mówi te piękne Rocket now! To jest coś, co ja uwielbiam bardzo, nie? Swoją drogą dla osób niewiedzących, bo ja jakby biorę to pod uwagę, że ktoś może tego nie wiedzieć. Te znaki zapytania to są podpowiedzi, nie? Co w danym poziomie trzeba zrobić lub jak dany poziom przejść. Ja tego nie będę specjalnie wam pokazywał, no bo uważam, że ja jestem od tłumaczenia takich rzeczy. Więc póki co nie ma sensu brać czegoś takiego, no nie? No, tutaj jeszcze Marsjanie nas będą atakować. Bo wiecie, motomyszy z Marsa to był jeden przeciwnik chyba za mało ewidentnie, albo te muskularne misiaki. Ewentualnie właśnie te rękawice bokserskie, zabawkowe. To chyba były Jackie, one się tak chyba nazywały. Ale nie mam pewności, jak się te rękawice z pudełka nazywały. Powiem wam szczerze, że tak patrzę, że w porównaniu do Let's Playa z 2014 roku, no to jakościowo to wygląda 100 razy lepiej, jak się teraz tak porównuję nagranie z dzisiaj, w zasadzie patrząc na to, co teraz nagrywam i patrząc na pierwszy odcinek. Nie dość, że jakościowo to lepiej wygląda, to bardziej rozgadany jestem, gdzie pamiętam, że w mojej starej serii też coś tam co prawda gadałem, ale ja tam trochę gadałem od rzeczy z tego, co ja pamiętam, a tutaj to chociaż staram się dać jakieś wam też przy okazji ciekawostki, no nie? Takie, o których wy mogliście, no nie wiedzieć, po prostu w nadzwyczajnym świecie. O, i mamy teraz power-up elektryczności, czyli możemy atakować prądem. Jakkolwiek to brzmi. No strzelamy po prostu. Mogliśmy strzelać przez chwilę prądem. O, to chciałem powiedzieć. It's tail time! O, to jest już klasyka, jeżeli chodzi o Geksa. It's tail time! To jest klasyka, to jest klasyczny test, którego każdy fan Geksa będzie znał na pamięć. Co to było? Halo, co to miało znaczyć?
No, mamy w końcu checkpoincik. A, i to będzie chyba teraz ta rakieta? Dokładnie tak, to będzie teraz ta rakieta, którą będziemy mogli kontrolować, czyli jak podejdziemy, powiedzmy, na dziób tej rakiety, to ona, jak widzicie, bardziej w dół leci, no nie? To jest właśnie fajna też mechanika, coś takiego też bardzo lubię. No, więc lecimy z koksem. Ogólnie, jeżeli chodzi o wspomnienia z tym poziomem, to game overem tutaj jak głupi, dosłownie, autentycznie. Tyle game overów ja... Znaczy, powiem tak, tyle game overów nie było, co kot napłakał, jeżeli tak to mogę określić. No, autentycznie. Tyle game overów strzelać, to trzeba było być tylko mną, no nie? No i przy okazji pilocik mamy. Bardzo fajnie! Nie fajnie, nie fajnie, bo spadłem w dół. Nie, znowu to samo! Nie bawię się tak. O, patrzcie, gdzie żeśmy spadli. Widzicie to? Patrzcie na to. O! Mamy tajny pilot! Mamy tajny pilot do tajnego poziomu, którego bardzo nie lubię swoją drogą. Dobrze. Dobrze, żeśmy tutaj spadli. Ja pamiętałem, że coś takiego, kurczę, pieczone jest. Że jest taka sekcja w tym poziomie, ale, kurczę, nie pamiętałem, gdzie ona dokładnie była. Czy ona była później, czy była wcześniej. Pierdziele, no dlaczego? Dlaczego gra mi coś takiego robi? Weźcie mi powiecie, czemu tak gra się nade mną znęca psychicznie? Na to są paragrafy, drodzy twórcy, tak tylko chcę wam powiedzieć. Ale przy okazji możemy sobie na nowo życia nabić. Dla mnie to nie problem, mogę jedno życie stracić, żeby znowu zyskać 4. 72 życia, proszę bardzo, proszę państwa, patrzcie, jaki ładny wynik. A teraz spróbujmy jakoś tą zasraną rakietą dostać się dalej. Dobra, jedziemy z koksem, proszę państwa. Uwaga, teraz trzeba będzie w dół spaść, dokładnie. Lecimy, lecimy dalej. Elegancko, jeszcze na samym końcu życie mamy. Dobrze, 73 życia. Podoba mi się coś takiego. That's as much fun as being Mike Tyson's cellmate on Valentine's Day. Gax, ja nie chcę być tutaj czepialski, ale strasznie się powtarzasz w tych swoich przemyśleniach. Dobra, odblokujmy sobie w takim razie. Tu będzie na pewno boss. To jestem święcie przekonany, że tu jest boss. A tam jest poziom, który jest poziomem dodatkowym, który możemy sobie zrobić, ale nie musimy, bo nie jest on wymagany. Aczkolwiek robimy grę na 100%, więc pokazujemy wszystko. To jest poziom pod nazwą Knock Knock. Albo Knock Knock, przepraszam. I jest to poziom, w którym, jak widzicie, jest to połączenie świata kreskówkowego z kanionem jakimś, gdzie jest jakiś, nie wiem, domek letniskowy, jakieś takie przyczepy. No generalnie taki, no można by powiedzieć, że takie miejsce wypoczynkowe, no nie? I sęk polega na tym, że musimy pomiędzy tymi garderobami, tak? Dobrze mówię? Garderobami. Musimy się między tymi... Albo jeszcze inaczej, między tymi portalami musimy się... portalami na kształt garderoby musimy się teleportować. I teleportujemy się pomiędzy porami dnia. Na przykład teraz jest noc, wcześniej był dzień, no nie? I na przykład w nocy odblokowują się nam jakieś tam części tego poziomu, a w dzień mamy większość tych części zablokowanych. I radzę wam uważać, bo czasami garderoba potrafi strollować, bo jak widzicie, jest tutaj szum telewizyjny, czyli z automatu zmieniliśmy sobie teraz z nocy na dzień. Ale są też takie garderoby, gdzie dosłownie mamy coś takiego, że zamiast dnia mamy noc. Zamiast tego szumu telewizyjnego mamy cegły, jako taki troll od twórców, no nie? Że haha, patrzcie, cegły, bo wiecie, nie dostaniecie się dalej, tylko musicie znaleźć inną drogę. Tak więc nie zdziwcie się, jak w tym poziomie będziemy się gubić, a przynajmniej ja się będę gubić, bo ja tego poziomu kompletnie nie znam. Za dzieciaka go raz spróbowałem przejść i zrage quitowałem, mając chyba lat 7.
albo 5, 5 albo 7. A jak próbowałem przejść, zrobić tę gierkę na 100% i parę razy na live'ach próbowałem nawet przejść ten poziom, to za cholerę nie wiedziałem, gdzie co jest, jak się dostać, co gdzie co jest, gdzie tu jest exit, gdzie tu w ogóle pilot jest, no cokolwiek, wiecie o co chodzi, no nie? Tak więc to może być bardzo ciekawe w moim wykonaniu w tym momencie. A, i zapomniałem oczywiście o standardowej przeszkodzie powiedzieć, jeżeli chodzi o ten świat. A mianowicie, jak widzicie, tutaj również spadające fortepiany są, jak w kreskówkach z lat 90. A jak nie fortepiany, to są kowadła, ale myślę, że nie muszę o takich oczywistościach mówić, bo raczej jak oglądacie ten let's play, oczywiście o ile go w tle nie słuchacie, to raczej widzicie, co tutaj się dzieje, no nie? Wiecie co, moi drodzy? Ja mam lepszy pomysł. My sobie ten poziom na razie darujemy w Newtonland. Na razie to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, tak przynajmniej mi się wydaje. I pójdziemy po prostu już z bossem walczyć, a do tego poziomu wrócimy sobie w bonusowym odcinku, co wy na to? Żeby bonusowy odcinek nie skupiał się tylko i wyłącznie na planecie X, to najwyżej zrobimy... Jeżeli nie zmieszczę się w jednym odcinku bonusowym z planetą X, to po prostu zrobimy dwa odcinki bonusowe, gdzie w drugim bonusowym odcinku zrobimy sobie ten poziom. Będę o tym pamiętał, bo akurat sobie zapiszę. A teraz, skoro mamy już wszystko zrobione, no to czas zabrać się za bossa tego świata, tej oto planety, tej oto krainy, jakkolwiek to brzmi. A bossem będzie Flatulator. Tak, Flatulator, tak ten boss się nazywa. Jak widzicie, tak na tym właśnie ten boss polega. Taki to jest z niego oblech. Obleśny, fuj. Żeby tak, kurde, puszczać bąki. I teraz, patrząc na tego bossa, oczywiście nie ładuję wszystkich do jednego wora, ale przysłowiowe Julki z Twittera by zobaczyły coś takiego i byłoby takie: Boże, jaki to jest oblech i tak dalej. I żeby nie było, sam tak uważam, że to, co ten człowiek reprezentuje, to coś reprezentuje, no jest bardzo obleśne. No ale no, nic więcej nie mogę skomentować. Ogólnie boss jest bardzo prosty. Za dzieciaka z nim nie miałem jakiegoś zbytniego problemu. Może tam z dwa razy zginąłem na nim, maksymalnie. Nie więcej, nie mniej. Ale niestety teraz, kurde, popełniam błędy przez głupotę, bo za bardzo chcę rushować. Tak więc teraz mocne skupienie, bo niepotrzebnie tracę życia. Ja nie wiem, czego on się tam nawpierniczał. W sensie, co on tak pił? Chyba jakiś sok jabłkowy czy coś? Ale to tak dosłownie bez umiaru jakiegokolwiek, no nie? I teraz go żołądek boli, dlatego tak sra pod siebie. Ale jak możecie zobaczyć, Flatulator jest taką marną kopią Supermana. To jest taki Superman z punktów... nie wiem, z punktów Orlenowych albo z gazetki Kaczora Donalda. To jest właśnie coś takiego. To jest taka nieudana parodia Supermana, nie? Ten Flatulator cały. Res kogoś takiego zatrudniłby, ten pozbył się Gexa, tak? Jakby to ten ktoś ma się pozbyć Gexa, ma go unicestwić? Tak, Res? Taki ty z ciebie dobry stratek jest? No błagam was. Ktoś taki miałby unicestwić Gexa. Dobra, to, że ja tracę teraz w durny sposób życia, to tylko i wyłącznie dlatego, że staram się na bieżąco przypominać jego ataki, bo ja nie potrafię nigdy zsynchronizować skoków, bo on za szybko jakby się porusza tutaj na tej podłodze. Dobra. Dobrze. Elegancko. Amazing. Geronimo! Dobrze, idzie zajebiście. Jak się skupiam, to kurde idzie naprawdę bardzo dobrze, a jak niepotrzebnie gadam, to potem wychodzą takie kurde głupie błędy, no nie?
Dawaj, dawaj, jeszcze raz, kowadłem w łeb. Dobrze, cymbale, żeś dostał, kurde. Dobrze, podoba mi się to. No ale jak możecie zobaczyć, boss nie jest jakiś, kurde, skomplikowany. Jest bardzo prosty, bym mógł rzec. Wystarczy po prostu odpowiednio synchronizować wasze skoki, żeby zbyt bardzo nie oberwać, tak jak to ja na początku obrywałem. No i elegancko. I boss pokonany już. Cała filozofia, nic więcej, no nie? Tak, jak widzicie, po pokonaniu każdego bossa dostajemy ekstra życia. I teraz tak, jaki jest system tych ekstra żyć? Ogólnie, jeżeli oberwiesz choć raz, no to możesz dostać... To tak, to jest taka bardzo mała szansa, taka szansa 15%, że dostaniesz 3 życia po pokonaniu bossa. Jeśli oberwiesz 2 razy, dostajesz 2 życie. Jeśli dostaniesz, oberwiesz więcej niż 2 razy, czyli zostanie ci w zasadzie 1 punkt zdrowia, to możesz zdobyć tylko i wyłącznie 1 życie za pokonanie bossa. Jak pokonaliśmy Morfię, kończąc cmentarz, no to zdobyliśmy tylko 2 dodatkowe życia. Tutaj z kolei udało nam się 3 uzyskać, więc całkiem fajnie. Zapomniałem wam w ogóle o tym wspomnieć, ale myślę, że nadrobiłem to perfekcyjnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, i teraz możemy sobie iść do świata dżunglowego, czyli świat numer 3. Ale nie będziemy tutaj żadnego poziomu robić, gdyż tutaj sobie zakończymy naszą przygodę. I w następnym odcinku lub sesji zabierzemy się za trzeci świat, czyli za świat dżunglowy. Czyli tutaj będziemy mieli różne wariacje, czy to Tarzanów, czy to jakichś innych jurajskich parków. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania następnych odcinków z tej otóż serii. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny prowadzę tę serię. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagram, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostaniecie powiadomienia o tych odcinkach, to na Instagramie dostaniecie powiadomienia. Na grupie na Facebooku oraz na Discord się integrujemy, informuję was o odcinkach, jak i o tym, co się u mnie dzieje, jak i o jakichś live streamach, tak więc zapraszam bardzo serdecznie. Grupa na Facebooku oraz na Discordzie, są podane linki w opisie. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach. Nagrywam to 19 maja o godzinie 12:45, czyli za 15:01. Życzę wam miłego dnia i to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się. I cześć, do zobaczenia!